Panie burmistrzu, zbliżają się dni Kamiennej Góry 2015. W tym roku Święto Miasta troszeczkę w innej formule. Jak ono będzie wyglądało? Tak do końca jeszcze też sam nie wiem, ale rzeczywiście jest coraz bliżej, więc zaczynamy już pierwsze decyzje podejmować. Na pewno nie będzie festiwalu coverów, ponieważ ten festiwal związany był z tą agencją artystyczną, z którą podpisywaliśmy umowę. My w tym roku nie podpisujemy żadnej umowy takiej na całokształt spraw. Bardziej chcemy to czynić siłami własnymi, jak również ewentualnie wynajmując fachowców do poszczególnych elementów tych dni Kamiennej Góry. Generalnie chcemy, aby one były skomasowane w trzech dniach, czyli piątek, sobota, niedziela, drugi weekend czerwca. To ta decyzja już została podjęta, to tak dla przypomnienia. W tych dniach chcemy, aby te wszystkie imprezy, i z jednej strony mają być to imprezy promujące naszą rodzimą twórczość, nasz rodzimy dorobek, artystyczny, teatralny, mamy się czym pochwalić, Kamiennej Góry i ewentualnie okolic zaprzyjaźnionych zespołów i tak dalej. I to byłby jakby ten pierwszy kierunek, czyli ta scena dla Ciebie, my Kamiennogórzanie w ramach tych haseł. Również chcielibyśmy zorganizować dyskotekę dla młodzieży na Zalewie. To kiedyś taka tradycja była. Ona w pewnym momencie zanikła. Chcemy do niej przywrócić. Oczywiście chcemy, żeby była gwiazda, bo gwiazda musi być. No nie będzie może trzech gwiazd, jak czasami bywało, kiedy środków na to starczało, czy dwóch. Chcemy, żeby była jedna duża gwiazda i ewentualnie jakieś mniejsze grupy. Także nad tym w tej chwili pracujemy, nie chcę uchylać rąbka tajemnicy, mamy różne marzenia, prowadzimy rozmowy, niektóre gwiazdy są bardzo drogie, na które nas nie stać, niektóre są nieco tańsze, z którymi prowadzimy w tej chwili rozmowy, ale tu nas jeszcze obowiązuje, powiedzmy, ta tajemnica handlowa, żeby nie uprzedzać. Jak tylko podejmiemy decyzję, to Państwa telewizję poinformuję, bo chciałbym, żeby mieszkańcy wiedzieli. Ale będzie, zapewniam, że jedna gwiazda, i to myślę, że w sobotę. W piątek wydaje mi się, że mogłoby być właśnie ta dyskoteka, muzyka disco dance, bo dzisiaj jest to modne i tak dalej, tak gdzieś w tym kierunku myślimy. W niedzielę bardziej piknikowo, relaksowo, więc takie już pierwsze pomysły są, teraz próbujemy to ubrać jakąś taką już szatę konkretną. Oprócz tego oczywiście chcemy, żeby miasteczko cateringowe funkcjonowało i tutaj będziemy chcieli korzystać też z fachowców, ale też chcemy ewentualnie zaangażować naszych miejscowych przedsiębiorców, żeby była taka okazja, i takie działania też już w tej chwili czynimy. Także będą to trochę inne dni Kamiennej Góry. Zależy mi tylko na tym, żeby utrzymać poziom. I tutaj okaże się, czy my sami potrafimy te dni Kamiennej Góry zrobić, czy rzeczywiście musimy jednak korzystać z tych agencji, które są do tego przystosowane. Też wydaje nam się, że będzie to taniej, bo też i środki w tym roku mamy mniejsze. Także sam jestem ciekawy, jak się nam to uda. Zapał tutaj pracowników urzędu jest duży. Rzeczywiście chcemy pokazać, że jest to możliwe, chociaż o wiele więcej będziemy mieli pracy, bo w związku z tym my musimy wszystko sami zorganizować i dopilnować. Także tutaj wspólnie z niektórymi organizacjami, bo również chcemy, żeby imprezy sportowe się odbywały na Zalewie i nie tylko na Zalewie. W ramach Dni Kamiennej Góry szykuje nam się kilka imprez, jeszcze o nich nie chcę mówić, które gdzieś się zbiegają, próbujemy je właśnie też włączyć. Także być może, że oferta kulturalna i sportowa na te Dni Kamiennej Góry będzie duża, może nawet większa. Zobaczymy. Także jestem tutaj pełen optymizmu. Już w tej chwili mocno pracujemy. Myślę, że za dwa tygodnie będziemy mogli mówić już o konkretnych szczegółach i wtedy chętnie się tą wiadomością z Państwem i z Państwem podzielę. Panie burmistrzu, Dni Kamiennej Góry to nie tylko ta jedna z najważniejszych imprez, ale również i majówka, która zbliża się wielkimi krokami. W tym roku pogoda jest bardzo łaskawa. No, tych kilka cieplejszych dni nastraja bardzo optymistycznie. Jak ona będzie w tym roku wyglądała? Ja myślę, że to już nie tylko majówka, bo to się już w kwietniu zacznie, przed majówką, bo tradycyjnie bieg zdobywców Góry Parkowej. Wiem, że już zgłoszenia są, jest już kilkadziesiąt osób, chociaż nie mam ostatnich danych. Wiem, że ta lista rośnie, więc chcielibyśmy, aby również ten bieg, jakby rozpoczynający sezon tych wydarzeń sportowo-kulturalnych się rozpoczął. To będzie pod koniec kwietnia. No i następnie majówka. Wiem, że tutaj koledzy za Rado przygotowują kolejne duże wydarzenie wojenne. W tej chwili prace nad tym trwają. Lada moment również my się spotkamy, gdzie już
będę znał bardziej szczegółowy scenariusz. Wiem, że odbywać się to będzie od Jeleniej Góry po Kamienną Górę. Samorząd Jeleniej Góry przyłącza się do już trzeci rok do tych działań, również wspiera finansowo. My również będziemy to w jakimś tam zakresie wspierać. Koledzy mają duże plany, chcieliby w tym roku wykorzystać dworzec również nasz kolejowy do tych inscenizacji, ale jeszcze szczegółowego scenariusza nie wiem, natomiast nie znam, natomiast wiem, że ma być znowu mocno wybuchowo, ciekawie, jak co roku, także już wszyscy też czekamy. No i potem Dni Kamiennej Góry. Potem chcielibyśmy, aby w okresie letnim, zwłaszcza w okolicach rynku, kilka imprez artystycznych się odbyły. Nad tym też będziemy pracować. Już o pierwszych sygnałach wiem, będzie tam jedna z wystaw i kilka innych rzeczy, które będą się działy. Też bardzo intensywnie analizujemy i planujemy taką rzecz jak kiermasze świąteczne. Chcielibyśmy jednak spróbować. Ja od kilku lat o tym mówię, to nam wychodzi z różnym skutkiem. Ale marzy mi się, aby kiermasz i wielkanocny, i kiermasz bożonarodzeniowy na rynku, w okolicach rynku się odbywał. Zgłosiła się jedna z organizacji tutaj społecznych, która chciałaby się w to włączyć, bo poszukujemy sojusznika, bo nie sami urzędnicy mają to organizować. Chcielibyśmy miejscowy biznes wykorzystać. Nad tym będziemy pracować w najbliższym czasie, bo pewno jeszcze wielkanocny nie, ale już bożonarodzeniowy chcielibyśmy i potem już kolejno. Także takich kilka planów ambitnych, które można własnymi siłami, nie wykorzystując zbyt wielkich nakładów finansowych, można by zrobić, chcemy zrobić i będziemy nad tym pracować. I myślę, że będziemy jeszcze na ten temat niejednokrotnie rozmawiali. Panie Burmistrzu, coraz częściej pojawiają się takie komentarze, że zbyt dużo wydajemy na te imprezy, ale Kamienna Góra wcale tymi imprezami nie jest przesycona. Nie, no zawsze ciągle mamy niedosyt, że tych imprez jest mało. Oczywiście, że część środków musimy na to przeznaczać, bo taka jest rola samorządu, tak to mamy w ustawach zapisane, to jest realizacja, to jest zapotrzebowanie mieszkańców. Ja się też często spotykam z pytaniami ludzi, którzy funkcjonują dobrze w Kamiennej Górze i oni mnie nie pytają o to, czy my tam mamy gdzieś na remont klamek, dachów i tak dalej, tylko pytają, ich interesuje, czy ulice są przejezdne i czy oferta miasta, właśnie ta na spędzenie wolnego czasu jest właściwa, bo mówią, chcemy odpoczywać, chcemy się bawić, chcemy mieć możliwość spędzania w jakiś sposób czasu, więc miasto czy samorząd miejski musi naprzeciw tym potrzebom wychodzić, w związku z tym pewne kwoty w naszym budżecie przeznaczamy i przeznaczać będziemy, bo taka jest potrzeba. To tak jakby dyskutować, czy basen jest konieczny. Przecież basen jest kompletnie niedochodową instytucją, kosztuje nas bardzo wiele, ale nikomu przez głowę by nie przeszło, żeby basen nie funkcjonował. Po to jest nasz budżet miejski, abyśmy ułożyli. Oczywiście trzeba robić z sensem, z umiarem, starać się, żeby te pieniądze były wydawane tyle, na ile trzeba. A nie po prostu tyle, ile ktoś tam chce. W związku z tym będziemy wydać. To kwoty w budżecie wbrew pozorom nie są wielkie, bo te wszystkie działania imprezowe typu wydarzeń kulturalnych, sportowych i innych w granicach kilkaset tysięcy złotych kosztują, ale to nie są kwoty jakby odnieść się do innych miast i tak dalej, nie są to kwoty wielkie. To są kwoty, można powiedzieć, na normalnym poziomie. Te kwoty ponosimy i te kwoty ponosić będziemy, bo takie jest zapotrzebowanie, taka jest nasza rola i do tego żeśmy się przyzwyczaili i tego oczekujemy. Panie Burmistrzu, niebawem powinien rozpocząć się kolejny etap odbudowy ulicy Kościuszki. Czy my, Kamiennogórzanie, jesteśmy do tego przygotowani? Tak, oczywiście to główna rola tutaj jest samorządu powiatowego, bo przypomnę, jest to droga powiatowa, ale że znajdują się tam nasze urządzenia, te podziemne, kanalizacyjne, w związku z tym jakby tutaj powiat zwrócił się do nas, abyśmy partycypowali też w tych kosztach i myśmy tego nie odmówili, bo uważam, że taka jest potrzeba. Zresztą czy przy ulicy Krzeszowskiej też żeśmy razem współpracowali, też żeśmy tam wykładali określone sumy pieniędzy i to jest jakby normalna sprawa. Wiem, że w tej chwili jest rozpisany przetarg, jeśli pamięć mnie nie myli, przetarg jest już rozpisany. Myśmy również już wyrazili wolę wykonania pewnych prac tam i również wyłożenia pewnej kwoty na te działania kanalizacyjne, bo tam, jeśli chodzi o ten nasz zakres prac, on jest jakby dwukierunkowy. Z jednej strony to wymiana kanalizy, która jest w ramach całego projektu i do której się my ze swojej strony będziemy dokładać, ale również nasza spółka wodociągowa wykona też pewne prace specjalistyczne, jakby już na własny koszt, na własny rachunek, to są przyłącza, nie przyłącza, tego typu działania i to już w ramach budżetu spółki będzie robione. Także my też poniesiemy znaczne nakłady
na ten cel. Jakie to lada moment, kiedy już porozstrzygamy przetargi, będziemy wiedzieć, to też również Państwa poinformujemy. Panie Burmistrzu, ale to będzie chyba jeden z takich znaczących remontów, bo główna arteria Kamiennej Góry w końcu zostanie przejezdna. Ja myślę, że tak i proszę zauważyć, że centrum miasta, ta tak zwana mała obwodnica i te drogi dojazdowe wszystkie już będą w stanie bardzo dobrym. Tam zostanie nam jeszcze odcinek i części Wojska Polskiego do ulicy Okrzei. I to jest też bardzo ważne. Powiat o tym wie, pan starosta Gęborys jakby jest też tym zainteresowany, bo jakbyśmy zakończyli ten odcinek, to mamy już całą Starówkę, wszystkie te ulice są odtworzone, są właściwe, również nasza kanaliza pod nimi i to by dobrze mogło funkcjonować. Także tu jesteśmy już na ukończeniu. My zresztą przymierzamy się też, aby w okolicy Wojska Polskiego oba parkingi przy sądzie i naprzeciw kina też odtworzyć. Chcemy to robić i w ramach środków unijnych i nie tylko. Takie możliwości są, do tego się też przygotowujemy. Więc jeszcze ten kawałek, który nie wygląda najlepiej, to wszyscy przyznajemy, też chcielibyśmy wykonać. Ale dzisiaj ulica Kościuszki jest bardzo ważna, bo ona jakby jedną z największych arterii komunikacyjnych udrażnia w właściwy sposób, pozwala nam normalnie na niej funkcjonować. Również jest to ulica przelotowa w kierunku na Krzeszów, bo nie tylko ulicą Krzeszowską. W związku z tym bardzo nam wszystkim zależy, ale tu jestem już wyjątkowo spokojny, bo wiem, że powiat środki finansowe pozyskał, my środki swoje też zabezpieczymy, więc nie widzę żadnego problemu, aby w tym roku ta droga została zrobiona. Panie Burmistrzu, zaoszczędziliśmy środki w związku z tym, że tak łagodna była zima? Tak, zaoszczędziliśmy te środki, jeszcze dzisiaj kwoty nie podam, ale zaoszczędziliśmy i te środki zostaną skierowane na wiosenne sprzątanie, czyszczenie, łatanie dziur. Także generalnie tutaj na pewno jest jedno pewne, że nie przekroczymy tych środków, które żeśmy zaplanowali, a trochę zostanie, pozwoli nam to łatwiej gospodarować w ciągu roku na naszych miejskich drogach. Także to jest z korzyścią dla naszych miejskich dróg, bo po pierwsze i mniej uszkodzeń na drogach, więc będzie szybciej, łatwiej to wyremontować i będziemy mieć spokojnie, o środki się martwić nie będziemy, bo te środki będą po prostu. Panie Burmistrzu, w Kamiennej Górze powstaną pierwsze lampy solarne wzorem innych miast, które zaczęły oszczędzać? Też myślimy o tym, przymierzamy się, ale to chcemy czynić w ramach działań związanych z aglomeracją wałbrzyską i z środkami finansowymi pozyskiwanymi. Myśmy to, co już ostatnio na konferencji prasowej mówiłem, myśmy 21 projektów wstępnie przekazali do realizacji, które chcielibyśmy w ramach środków przyznanych nam przez Unię realizować i w tym znajdują się sprawy związane z energetyką, wymianą źródeł ciepła i wprowadzeniem też nowych technologii, zwłaszcza jeśli chodzi na przykład o budynki użyteczności publicznej, czyli nasze, w tym wypadku nawet myślimy tutaj, czy nawet Centrum Kultury, ale nie tylko, czy basen, zwłaszcza miejski, o właśnie, tam moglibyśmy się pokusić o takie rzeczy. To są nasze plany, ja nie chcę mówić, że tak na pewno będzie, ale takie propozycje są. No i też zobaczymy, jak współpraca będzie wyglądała, tutaj jeśli chodzi o budynki mieszkalne, i te wspólnotowe, i te nasze. Czy tutaj też możliwości, my zakładamy, że takie możliwości będą wspólnie z wspólnotami. Także to w tej chwili się dzieje. Ja myślę, że już po okresie wakacyjnym, w drugiej połowie roku, będziemy już mówić o szczegółach. Rzeczywiście, ja też jestem zwolennikiem. Rozmawiamy również z energetyką cieplną, z naszą spółką, a też zainteresowana jest tutaj i swoimi przyłączami. Chciałaby pójść szerokim frontem. Z tego, co wiem, jestem po rozmowach z prezesem. Oni liczą też na środki unijne, także w tym zakresie w Kamiennej Górze, tak jak pewno w wielu miastach, tego typu miastach, może się sporo dziać. Mam nadzieję, że wykorzystamy tę szansę i takie możliwości alternatywnych różnych źródeł pojawią się, a my z nich skorzystamy. To mogę zapewnić, natomiast o szczegółach jeszcze dzisiaj nie potrafię mówić. Panie Burmistrzu, ten okres, czyli rok 2015, to bardzo trudny okres dla samorządu. Skończyły się pieniądze z poprzedniego rozdania tego unijnego. Nie zaczęły się jeszcze te nowe rozdania, bo musimy na to poczekać do 2016 roku. Jak wykorzystujemy ten okres? No to jest, tu jeszcze o jednej rzeczy, o której Pan akurat nie wspomniał, muszę powiedzieć. Z jednej strony zakończył się ten etap inwestycyjny, który za nami. My się z niego już rozliczyliśmy, ale spłacamy nasze zobowiązania, bośmy zaciągali kredyty i pożyczki na nasze własne wkłady, prawda? Oprócz naszych własnych środków, ale tych za wiele przecież nie mieliśmy, bo też wiele inwestycji robiliśmy z własnych środków, nie wykorzystując inwestycyjnych i unijnych, bo nawet nie mielibyśmy szansy dostania na jakieś małe tam inwestycje. Ale spłacamy, w związku z tym to jest jakby jeden temat i też
przygotowujemy się do tego nowego rozdania, mówię, planujemy, już wiemy mniej więcej, co chcemy robić, na co Unia, wiemy, że może nam dać pieniądze, ale z drugiej strony przez to, że spłacamy, przez to, że robiliśmy wiele inwestycji, nasz indywidualny wskaźnik zadłużenia też nas bardzo mocno trzyma w ryzach. To jest nowość, która od 2 lat obowiązuje. Każda gmina ma własny wskaźnik zadłużenia. To jest taki wzór matematyczny, pod który podstawia się różne dane ze sprzedaży, właśnie z wielkości rat, spłaty kredytu i tak dalej, i tak dalej. I ona nam mówi, na ile możemy inwestować, na ile możemy wydawać. To utrzymuje samorządy takie w pewnej dyscyplinie finansowej, ale nie ukrywam, że bardzo mocno tego trzeba przestrzegać. I to też powoduje, że w tym roku bardzo ostrożnie postępujemy. My jesteśmy na plusie, nie na wielkim, ale na plusie. I to chwała nam przy tych inwestycjach. I musimy pilnować, żeby tych wskaźniki nie zostały zachwiane, a od przyszłego roku chcemy bardzo intensywnie inwestować. Tu jest o tyle dobra sprawa, że środki finansowe unijne i nasze środki na ten cel przeznaczane nie będą w ten wskaźnik wliczane. Bo gdyby były, to połowa gmin w Polsce nie byłaby w stanie korzystać z nowego rozdania unijnego. Także tutaj państwo zachowało się w stosunku do nas bardzo dobrze, że dało nam taką możliwość i w związku z tym będziemy mogli jakby spokojniej do tego podchodzić. Ale to powoduje, że bardziej nam się opłaca przeprowadzać inwestycje z wykorzystaniem środków unijnych niż tylko własnych. To są takie dosyć ciekawe ekonomiczne rozwiązania. W związku z tym też bardzo wnikliwie przyglądamy się, które inwestycje, które potrzeby miejskie możemy realizować za pieniądze unijne. I większość takich możliwości, jeśli widzimy, to przeznaczamy na te działania. I tak jak pan mówił, od przyszłego roku chcielibyśmy już po to sięgać. W tym drugim półroczu już będziemy wnioski składać. My już zaczynamy przygotować dokumenty i to jest ten czas, który wykorzystujemy. Już na przykład mamy na 2-3 budynki gotową dokumentację techniczną, nasze komunalne. W tej chwili wspólnoty rozpoczynają swoje posiedzenia, tam będziemy mocno sygnalizować sprawy związane właśnie z inwestycjami, bo oczekujemy od części wspólnot, że włączą się w ten proces działania, będą się z nami wspólnie działać, bo to pociąga za sobą pewne koszty. Także takich działań organizacyjnych będzie bardzo dużo. Już wiem, że w przyszłym tygodniu mamy duże spotkanie w aglomeracji wałbrzyskiej, to całodniowe, w których będziemy następny krok już techniczny czynić do przodu. Jest już powoływana instytucja pośrednicząca, która na szczeblu Wałbrzycha będzie oceniać te nasze inwestycje, bo tam będą zapadać decyzje. I już tutaj bardzo mocno zaczynamy działać już na tym szczeblu trochę ponadregionalnym całej aglomeracji. Także tych działań pewno będzie wiele, jeszcze o kilku, o których ja dzisiaj jeszcze nawet nie mam wyobraźni, że trzeba będzie te problemy rozwiązywać. Także pracy nam w tym zakresie nie brakuje. Cel jest jeden. Dobrze przygotowywać się do tego ostatniego rozdania i mądrze wykorzystać. Tą świadomość mamy, moi współpracownicy tą świadomość mają i również wszystkie gminy aglomeracji wałbrzyskiej tę świadomość mają i mam nadzieję, że wykorzystamy, bo naprawdę kilkadziesiąt milionów złotych polskich jest w ramach środków unijnych do pozyskania na działania inwestycyjne w naszym mieście. I to nie tylko przez samorząd, również, co jest bardzo ważne, przez biznes kamiennogórski. Również te wnioski przez aglomerację będzie można składać. Myślę, że też niebawem działania tutaj będziemy z przedsiębiorcami pewne czynić. Będzie kilka milionów złotych na samą Kamienną Górę dla biznesu kamiennogórskiego. Natomiast trzeba do tego będzie mądrze podejść i to wykorzystać. Także szanse są wielkie i myślę, że Kamienna Góra z nich skorzysta. Natomiast na ile skorzysta, no to już od nas samych zależy. Na ile tutaj wykażemy tej wyobraźni, determinacji w działaniach, wspólnego działania. Myślę, że Rada mnie będzie w tych działaniach wspierać, bo urzędnicy na pewno. I chcemy jak najwięcej tych środków na działania komunalne, różne. Myślę, że niebawem będziemy też już mówić o szczegółach, bo będę chciał powiedzieć o tych 21 punktach tych naszych inwestycyjnych. Za chwilę, jak już będę miał ustalenia w Wałbrzychu, powiedzieć, co chcemy robić i co jest możliwe do zrobienia z tych pieniędzy. Także myślę, że tego okresu nie prześpimy, bo wiem, że w tej chwili już intensywnie pracujemy. To są prace oczywiście w naszych wydziałach, gabinetach, dokumentacje, uzgodnienia. To nie są rzeczy medialne. Będziemy mówić o efekcie końcowych. Wydział inwestycji w naszym ratuszu pracuje pełną parą w tej chwili i burmistrz Kawa, który się w moim imieniu nadzoruje te działania, mają pełne ręce w tej chwili roboty. Na antenie Polskiego Radia mówił pan o swoim pomyśle na Kamienną Górę, o swoim pomyśle na nowe lokale, na nowe miejsca pracy.
zdradźmy może teraz to naszym telewidzom. Znaczy może bardziej jak audycja dotyczyła, jak ożywić rynek kamiennogórski. Jest to problem wielu tego typu miast, miasteczek w Polsce i o tym żeśmy chwilę rozmawiali. To jest, powiedzmy, to są dwukierunkowe działania, bo to są te działania, o których my mówimy więcej. Nowe miejsca pracy, funkcjonujemy, mamy pieniądze, wydajemy, w związku z tym i potrzeby usługowe się zwiększają, przedsiębiorcom usługowym się to opłaca. Więc to są działania związane, o czym mówiliśmy, z S3, to są działania związane z kształceniem kadr zawodowych na potrzeby naszych przedsiębiorstw działających w strefie i na terenie miasta. Więc o tym często mówiliśmy. No, ale to są też mniejsze działania związane na przykład właśnie. Rynek jest tu dobrym przykładem, chociaż większość tam lokali użytkowych to są już w prywatnych rękach, żeby była jasna sprawa. Ale to są też jakby dwojakiego kierunku. Jedne rzeczy to na ile sam biznes kamiennogórski, być może przy naszej współpracy, chce, aby tam na tym rynku dużo się działo. My przygotowujemy pewien pakiet propozycji dla drobnego biznesu, ponieważ, jak przypomnę, mieliśmy tu spotkanie na początku roku w ratuszu z grupą biznesmenów, kupców przede wszystkim, ale nie tylko, aby wspomóc ich działania, jeśli chodzi o te rzeczy, które zależne są od miasta, czyli tutaj konkretnie chodzi o podatek od nieruchomości. I my pewne propozycje przygotowujemy, umówiliśmy się, że na przełomie kwietnia, maja spotkamy się. Z naszej strony będzie pewna propozycja pod kątem roku 2016. I takie działania są podejmowane. Być może uda nam się. Sprawy czynszów to jeszcze mogą wejść. Będziemy o tym rozmawiać, bo jest to ciekawa sprawa. Na ile my możemy jako miasto wspomóc ich działania. Ale też biznes kamiennogórski musi też wiedzieć, i to on powie, co w rynku powinno funkcjonować, bo nie wszystko. Z drugiej strony ożywienie kulturalno-sportowe, o tym też myślimy. Właśnie to, co dzisiaj mówiłem, to są jarmarki, to są wydarzenia kulturalne, jednorazowe. To są wreszcie parki piwne w okresie wakacyjnym. To w tamtym roku nie funkcjonowało. W tej chwili osobiście się w to zaangażuję, żeby parki, te ogrody piwne funkcjonowały, bo takie oczekiwanie jest. Natomiast rodzi się inne pytanie, które też postawiłem. Czy chcemy, żeby rzeczywiście rynek od rana do wieczora tętnił życiem gospodarczym, kulturalnym, społecznym? Nie wszystkim mieszkańcom to się podoba, żeby była jasna sprawa. Czy też rynek ma być pewną oazą ciszy i spokoju dla mieszkańców, przerywaną tylko wydarzeniami pojedynczymi, kulturalnymi, sportowymi itd., itd. Tym bardziej, że akurat rynek w Kamiennej Górze nie pełni funkcji administracyjnej, ponieważ ratusz nie jest w rynku, nie ma instytucji administracyjnych i innych tego typu jednostek gospodarczych. Te centra są gdzie indziej, więc tutaj jakby z tego tytułu chociażby tych ludzi się mniej przewija. My również chcemy wpuścić, udostępnić część rynku do ruchu samochodowego. Chcemy, żeby wozy osobowe mogły się pojawić na rynku w większej ilości i mogły również w pewnej części rynku parkować. To się łączy z parkometrami, pracujemy w tej chwili nad tym. To też jest odpowiedź na sygnał, który od kupców działających w tamtym rejonie też była prośba, czy by nie można udostępnić. Tak, pracujemy nad tym, chcemy to udostępnić. Więc takich kilka działań związanych z ożywieniem tej części miasta będziemy proponować. Oczywiście tutaj naszym głównym partnerem są przedsiębiorcy, którzy tam działają. Oni też muszą chcieć, muszą szukać możliwości działania, żeby klienta przyciągnąć, bo tego już za nich my nie zrobimy. Także to się wszystko wzajemnie ze sobą zazębia i takich kilka działań wspólnie będziemy podejmować. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję.